Kanał YouTube Iwonna Teresa przedstawia audiobook na podstawie książki Dom Savignon Louis-Me zatytułowany Życie mistyczne. Rozdział drugi, część trzecia. Kto jest mistykiem, a kto nim nie jest? Prawdziwy mistyk nie pragnie wcale mieć widzeń, objawień, stanów nadzwyczajnych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, którymi Bóg darmo obdarza. Jeżeli te łaski dostaną mu się w udziale, stają się dla niego źródłem obawy. Wolałby, aby je Bóg cofnął, ponieważ nie one stanowią o świętości i dlatego też, że tym zjawiskom zawsze grozi niebezpieczeństwo złudzeń. Zresztą prawdziwy mistyk nie chce na siebie zwracać uwagi. Prosty, bez przesady, posłuszny, szczerze pokorny, zewnętrznie spełnia te same czynności, co wszyscy jego stanu i zawodu. Cała jego chwała jest wewnętrzna. Sam przepych, ta córa królewska u siebie wewnątrz, mówi psalmista. Pośród licznych i rozmaitych stanów życia chrześcijańskiego są jednak pewne stanowiska uprzywilejowane, w których i łatwiej, i nawet obowiązkiem jest prowadzić życie mistyczne, albo z powodu świętych czynności, do których się jest powołanym, albo z powodu nadobfitości łask, które się otrzymuje. Takimi są przede wszystkim stan kapłański i stan zakonny. Dalej, stan dziewiczy i wdowi w świecie. Jeżeli dane osoby, nie mogąc z różnych powodów wstąpić do klasztoru, pomimo tego pragną się całkowicie poświęcić służbie Bożej. Życie mistyczne, nawet w całej swej pełni i doskonałości, jest dostępne każdemu wiekowi, zawodowi i stanowi, jak to wykazuje cała historia Kościoła i hagiografia. Aby zacząć życie mistyczne, potrzeba tylko dwóch rzeczy. Po pierwsze, stanu łaski, po drugie, trochę miłości i dobrej woli. Tyle dobrej woli, aby zacząć szukać Boga, uważać na Jego obecność, zwracać się do Niego z wyrazami pełnymi miłości. Nic więcej. Ani nauka, ani talent, ani żadna cnota nabyta nie są potrzebne. Grzesznik, który się wyrwał w życiu w grzechu, może rozpocząć natychmiast to życie i zaprawdę powinien to uczynić. Tak jak Dawid, skruszony po swej zbrodni i wyrażający swą boleść w siedmiu psalmach pokutnych. Tak jak Magdalena, całująca stopy świętego świętych, oblewająca je łzami i ocierająca je włosami. Jak jednym słowem, wielcy pokutnicy wszystkich wieków. I nawet dobry Łotr na krzyżu obok umierającego Zbawiciela przeżył jedną czy dwie godziny najprawdziwszego, intensywnego życia mistycznego. Istotnie, na Kalwarii mamy wszystkie stopnie życia mistycznego, od najznioślejszego począwszy, a kończąc na najpierwotniejszych. Oto widzimy tam świętego świętych, wzór wszystkich mistyków, Jezusa ukrzyżowanego. Następnie dziewicę, matkę niepokalaną, z sercem przebitym siedmiu mieczami, prawdziwą różę mistyczną. Obok niej święty Jan, apostoł dziewica, umiłowany przez Zbawiciela, wybrane dziecię miłości Bożej. Przy nim Magdalena, niewiasta, która była grzesznicą, której wiele przebaczono, bo wielce umiłowana była. Wreszcie
Dobry łotr, nawrócony w ostatniej godzinie, po życiu skalanym grzechami, może najohydniejszymi zbrodniami, dana mu łaska poznania bóstwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. On staje się jego pierwszym heroldem, wyznając publicznie swą wiarę ze szczytu hańbiącej szubienicy. To też Pan nasz wynagradza go, czyniąc zeń pierwszego świętego, kanonizowanego ustami Syna Bożego, który mu obiecuje raj jeszcze tego samego dnia.